Zjadłam już wszystkie czekoladki i nadal jestem głodna. Dajcie mi jeść. Oj, czemu Grace tak krzyczy od samego rana? Babcia. Już biegnę. Ostrożnie siekamy wszystkie warzywa. Kto tak krzyczy z głodu? Szef. Zrobi wszystko ładnie i smacznie. A masz! O nie, to moja siostra płacze. Nastolatka Sophie. Siostra zawsze wie, czego chce Grace. Dlaczego płaczesz, kochanie? Ktoś cię skrzywdził. Nasza Grace zgłodniała, więc czas na kulinarny challenge. Zaczynamy. Grace najpierw chce czekoladę? Interesujące. Myślę, że nasi bohaterowie lubią czekoladę i są gotowi zrobić Grace najpyszniejszą wersję w historii. To bułka z masłem, mam tu akurat kilka tabliczek mlecznej czekolady. Ale nie mogę ich tak po prostu podać, muszę wymyślić coś ciekawego. Najpierw roztopię czekoladę. Paniale. A teraz potrzebuję miski. Wsypuję do niej mąkę. Wbijam dwa jajka. I wlewam trochę mleka. Widziałaś kiedyś coś takiego, babciu? To wyjątkowy wynalazek, który topi czekoladę w kilka sekund. Łamiemy tabliczki czekolady. I włączamy. Voila! Biała i mleczna czekolada zrobiły się płynne. Jako foremki będę używać pustej butelki, żeby mi wyszła jej piękna czekoladowa wersja. O, właśnie taka. Tylko spójrzcie na ten wzór. A teraz zamrożę wszystko moim oddechem po zjedzeniu mentosów. Super! Tego nie potrzebujemy. Bierzemy drażetki M&M's. I wkładamy do środka naszej czekoladowej butelki. O tak. Grace z pewnością będzie zachwycona. Oj, szef nie może w ten sposób pokonać. Chwileczkę, mam pomysł. Włączam tryb turbo. Mieszamy ciasto. I gotowe. Ola Boga, trzepaczka nie wytrzymała takiego tempa. Nie szkodzi. Następnie bierzemy foremkę, wlewamy do niej ciasto i dodajemy całą czekoladę, którą roztopiliśmy. Wierzch znowu zalewamy ciastem i można wstawiać do piekarnika. Jakie pyszne frytki! Właśnie wpadłam na fajny pomysł. Skoro czekolada jest pyszna i frytki też, to czemu by nie zrobić czekoladowych frytek? Brzmi pysznie i smakowicie. Najpierw roztopię czekoladę za pomocą suszarki. W międzyczasie coś przekąszę. Ups. Czy to na pewno jest smaczne? Sprawdzę to. Tak, nawet bardzo. Więc wrzucam do miski wszystkie frytki. I porządnie mieszam. Och, Sophie, Sophie, to jakiś ryzykowny sposób na frytki. A ja muszę dokończyć kilka słodkich detali do mojej butelki. Myślę, że jeśli zrobię jadalną etykietę Coca-Coli, to Grace opadnie szczęka. Przymocuję ją do butelki i gotowe. Moje ciasto też już się upiekło. Muszę tylko wyjąć je z foremki. Czekolady nigdy za dużo, więc lejemy ją z wierzchu ciasta. I to sporo. Pięknie. Pozostało tylko pokruszyć na górze białą czekoladę. I można podawać. Moje czekoladowe frytki też są gotowe. Teraz trzeba przenieść wszystko do opakowania i można podawać Grace. Super. Czekam na wasze dania. Dajcie mi tu bliżej te smakołyki. Wow, jakie to wszystko jest apetyczne. Czekoladowe frytki. Nigdy takich nie próbowałam. Bardzo smaczne. A co my tu mamy? O, ciasto czekoladowe babci. Jest pyszne. Zawsze robi je na moje urodziny. O,
pozostało spróbować tego, co przygotował szef kuchni. To wygląda interesująco. Nigdy nie jadłam nakrętki od butelki. A teraz zobaczymy, co jest w środku. O rany, jak dużo cukierków! To niesamowite! Zjem je wszystkie! Super, że butelka też jest jadalna. W tej rundzie wygrywa szef kuchni. Hurra, wiedziałem, że wygram! Tym razem chcę pyszniutki torcik. Nie ma problemu, już się biorę. Potrzebujemy biszkoptu, z którego wycinamy środek. Właśnie tak. Następnie dodajemy krem, przykrywamy drugą warstwą i tak kilka razy. Ciekawi was, po co wyciąłem środek tortu? Pokażę wam. W środku będzie urządzenie z małym prezentem dla Grace. Kiedy będzie jadła tort, to zabawka poleci prosto w jej ręce. Teraz wystarczy tylko posmarować wszystko kremem czekoladowym i gotowe. A ja zrobię mój popisowy placek. Zagniotłam już ciasto. Ale żeby było jeszcze smaczniejsze, dodam czekoladowego kakao Nesquik. Rozciąga się doskonale, to najważniejsze. A teraz przekładam je do foremki i można wstawiać do piekarnika. Sophie, przybij piąteczkę. Oj, przepraszam, zapomniałam, że mam ręce w cieście. Babciu, to jest bardzo smaczne. Też wpadłam na fajny pomysł. Potrzebuję okrągłej foremki i garści czekoladek. Przekładam wszystkie czekoladki do foremki i wkładam do piekarnika. Babciu, poczekaj na mnie. Ja też potrzebuję piekarnika. Jak to działa? Chociaż wiem, trzeba to wstawić do środka, zamknąć drzwiczki, żeby ciepło nie uciekło i troszkę tu pokręcić. Aj! Odejdź, sama to zrobię, bo nas tu wszystkich spalisz. Trzeba ustawić na 150 stopni i czekać. No i mamy to. Nasze ciasta są gotowe. Pachną niesamowicie. Sophie, wyciągaj swoje, a ja idę. Okej, a teraz zobaczmy, co mi wyszło. Wydaje mi się, że jeszcze jest surowe. Potrzymam je w piekarniku troszkę dłużej. I podkręcę temperaturę na maksa, żeby się wszystko na pewno upiekło. A w międzyczasie pogram sobie w gierki. Na miejscu. Okej. Wyjmujemy moje ciasto z foremki, a następnie rozpuszczamy czekoladę za pomocą czajnika. Składamy do wrzątku i gotowe. A teraz za pomocą nożyczek robimy nieduże nacięcie i można polewać czekoladą moje ciasto. No wspaniale mi to wyszło. Co to za zapach? O nie! To niemożliwe! Chyba troszkę przesadziłam. Och, co za smród. Kurczę, Grace, to się na pewno nie spodoba. Babciu, spójrz, co się stało. To straszne. Nie udało mi się. Chociaż może uda mi się to uratować za pomocą dekoracji. Na przykład o tak. Nie, porażka. A dekorować tort będę ulubionymi smakołykami Grace, pączkami, czekoladą i Ferrero. Piękny tort. Robi się już bardzo głodna. Czekam na torty. Jakie to wszystko jest piękne. No, oprócz tego. Wygląda kiepsko. Ale może w smaku będzie w porządku. Chociaż ma dziwną konsystencję i pachnie tak sobie. Ohyda! Nie, nie będę tego jadła. A ten tort wygląda bardziej apetycznie. Spróbuję. O tak, pyszny. Wow, a ten tort wygląda jak ten, co narysowałam. Spróbuję. Jak super. O rany, a co tu jest? Aj! Kręci mi się w głowie. Ups, szef chciał jak najlepiej, a wyszło jak zawsze. Grace, jak się czujesz? Wszystko w porządku? Wybierz zwycięzcę. Sophie? Jesteś pewna? No okej, gratulujemy wygranej. Tym razem chcę Nutellę. Nutellę? To pestka.
Ja już zebrałam orzechy dla Nutelli. A ja mam tu prawdziwe ziarna kakaowca. Dostałem je od przyjaciela z Afryki. Zrobię kolejne arcydzieło. Najpierw użyję maszyny, żeby zmiksować wszystko na pastę. Wsypuję wszystkie ziarna kakaowca i włączam. Świetnie. Następnie muszę obrać wszystkie orzechy laskowe i wrzucić je do maszyny razem z ziarnami kakaowca. Będzie smakować jeszcze lepiej niż Nutella. I nie mam co do tego wątpliwości. Wszystko mielimy i orzechowo-czekoladowy krem jest gotowy. Ta Nutella pachnie tak dobrze. Chyba nikt nie zauważy, jeśli spróbuję jedną łyżeczkę. A może dwie? Bosko! Najpierw muszę obrać wszystkie orzeszki. Rękami nie dam rady. Dlatego wezmę coś mocniejszego. O tak, w ten sposób zrobię to o wiele szybciej. Aj! Babciu, to bolało. Wybacz, moja droga. Okej, na czym to ja skończyłam? O rany, nie mam już Nutelli. Ale nie szkodzi, wpadłam na genialny pomysł. Wezmę czekoladę, położę do czajnika i zaleję to wszystko mlekiem. Włączamy i czekamy. Moja maszyna wykonała świetną robotę. Zobaczmy, co mi wyszło. O tak, idealna konsystencja. Tym razem chcę zrobić dla Grace fondue. Dlatego zapalamy świeczkę i ustawiamy ją tak, aby nasza Nutella nigdy nie zastygła. A teraz wlewamy do fondue naszą pyszną Nutellę. Będę to podawać z piankami marshmallow. O matko, co to za hałas? Babciu, uspokój się! Został mi ostatni orzeszek i mamy to. Wspaniale. Obrałam ze skorupek wszystkie orzechy. Teraz można je przełożyć do słoika. Deski już nie potrzebuję. A teraz bierzemy tabliczkę czekolady i ścieramy ją na tarce prosto do naszego słoika. Następnie zalewamy mlekiem i dokładnie mieszamy. Naklejam na słoiku etykietę i można podawać. Oj, Sophie, co ty tam wyprawiasz? Nie mogę wyłączyć czajnika, zwariował. Uff, dzięki babciu. Napiszę na czajniku Nutella i można podawać. Według mnie to bardzo oryginalne. Wow, to naprawdę Nutella. Nutella w czajniku? To ciekawe. Spróbujmy. W smaku przypomina kakao. Nieźle. A co zrobiła babcia? Wygląda bardzo apetycznie. O tak, rewelacja. Smakuje mi. A teraz spróbujemy czekoladowego fondue od szefa. Są tu nawet pianki marshmallow. Fajnie. Aj! Jakie to gorące! Oparzyłam sobie język. Zdecydowałam, że babcia wygrywa. No wreszcie, dziękuję, kochana. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić równie niesamowitych challenge'y. Będzie jeszcze fajniej.